Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Happy Wheels i dzisiaj słuchajcie, mamy Squid Game'a, nie? Ten serial śmieszny, znaczy śmieszny, fajny serial, proszę bardzo, nasza postać już, zobaczcie, trzęsie się, ona chce wygrać te pieniądze i poświęci swoje własne życie, znaczy ja to wygram, to jest wiadome. Tu są jakieś zasady, ale oczywiście pierwsza gra polega na tym, że jest czerwone światło. Czy to znaczy, że przegrałem? Czemu ta gra jest bez sensu? O co chodzi? Przecież tu nie było żadnego dźwięku, po prostu czerwone i tyle. No co? Co to ma być? Ja mam to przeskoczyć, czy... Aha, super, super. Dobra, powoli. Będę jechać bardzo powoli i w końcu się uda. Patrzcie, stoję jakimś cudem, nie trzęś się. Masz się nie ruszać, gościu, bo zginiesz. Aha, no czemu już czerwone? Nie, a i zapomniałem powiedzieć, że gramy od tych najgorszych gier oczywiście, bo to ma poziom shitty. To ma niecałą jedną gwiazdkę, także nie wiem jak da się dać mniej niż jedną gwiazdkę w sumie. Ale zaczynamy od tych najgorszych i lecimy do tych najlepszych poziomów. I przy okazji, zobaczcie, przy okazji, jeżeli wam się podoba, albo nawet jak się wam nie podoba, zostawcie subika i lajka. A jeżeli tego nie zrobicie, to zobaczcie, ten pan z pistoletem, który chyba na odwrót trzyma, bo tu jest lufa, bo taka dłuższa jest. Nie wiem czemu, ziomeczku, trzymasz źle pistolet. Ale okej, no w każdym razie on wam grozi pistoletem. Zróbcie to, zróbcie to. A my przejdziemy do innego poziomu niż ten, bo to jest katorga. No co to ma być? Proszę bardzo, poziom, który ma ponad jedną gwiazdkę. I teraz mam nadzieję, że będzie trochę lepszy. Aha. Spoko. Czy serio? Patrzcie, jest czerwone, co nie? A co jak do tyłu pójdę? No czemu we mnie strzeliłeś? Przecież się nie ruszałem! Dobrze, ale oszukamy tą grę i pójdziemy... do tyłu też się nie da. Ile ja mam czekać na to zielone? Przepraszam bardzo. Cały czas jest czerwone! Cały czas! Dobrze, ja tu poczekam. Ogólnie widzowie, stoję tu jakąś minutę, dosłownie. Czy możemy jechać? Co to ma być? Co to ma być za poziom? Dobrze, mamy teraz dwugwiazdkowy poziom, czyli znacznie lepszy powinien być. Dlatego zobaczmy, co tu się dzieje i jak wygląda... Co to ma być? Dlaczego? Zejdźmy tu na... Nie no, super, super. Super poziom. Dobrze, słuchajcie, ten poziom ma trzy gwiazdki, więc teraz trzy gwiazdki nie powinny mnie zawieść. Mamy oczywiście naszego ukochanego synka, ukochanego synka, który pozbędzie się większości min z drogi, bo tu jest masa min po prostu. Tylko... Dobra. Synko... Senko, jak tam się czujesz? Jako jedyny dotarł prawie na metę. Rower! Co? Rower dotarł na metę. Dobrze, synku, teraz powinno być dobrze. Ja cię nie zostawię, jak prawowity... Dobra, jednak cię muszę zostawić, synku. Przepraszam cię bardzo. Ale przejdźmy do tego na se... Synku? No nie... Dobrze, trzeba się ogarnąć, trzeba się ogarnąć. Tutaj delikatnie, trzeba po prostu przemierzać przez te miny. Wow, co ja zrobiłem? Dobra, ja to na luzie teraz przechodzę. Nieważne, jak to wygląda. No nie. Dobrze, synku, widzę, że nie masz dwóch rąk, ale spokojnie. Bez dwóch rąk też da się żyć. Nie ma... Żadnego stresu. Bez ciała już gorzej, co prawda? Gdzie jesteś, synku? No nie no, czemu mnie też wywaliło? Jak sobie nasz syn radzi? On jest w niebie. Jak ja mam to wziąć na serio, kiedy jest tu masa min i tego się nie da praktycznie przejść tutaj? Co jest? Ale dobra, czemu jak tak jadę sobie ra... Dobrze, spróbujmy taktycznie. Powoli, powoli. Kładziemy koła, odrop. Beru. Słuchaj, Timmy, jedyną drogą, żeby to przejść, to prędkość. Prędkość i taktyka. Nie mamy nogi, ale to nieważne. I nie mamy też Timiego. To też nie ma.
Znałem. Nie, super, super jest ta mina na starcie, nie? Świetna jest. Timmy, słuchaj, niestety jako twój prawowity właściciel muszę cię zrzucić tutaj. Jezu, wszystkie kończyny straciłem praktycznie. Gdzie jest Timmy? Halo, Timmy? O, Timmy podróżuje. No nie, jeszcze dostałem minę. Wytłumaczcie mi jedno. Mam w głowie harpun i przez całe plecy przechodzi. Nie mam nóg, a i tak pedałuję rowerem. Jakim cudem można pedałować rowerem? O, już nie można. Aha, teraz tym bardziej. Widzę, że nasza noga się nie poddaje, słuchajcie. Ale dobrze, spróbujmy się wybić od miny tak, żeby przeżyć i polecieć mega daleko, nie w tą stronę. Okej, udało się. Teraz wystarczy jeszcze troszkę ominąć harpuny. Proszę bardzo, wygrana. Gdzie moje pieniądze? Słuchajcie, widzowie, mamy Timiego. Mamy siebie i mamy mapę, która ma 3,5 gwiazdki ponad, więc to powinno być bardzo... Dobrze. Zrobione? Serio, trzeba się zatrzymywać, gdy tylko się pokaże. Okej, dobrze, spróbuję to przejść. Czekajcie, co się stanie, jeżeli rzucę Timiego w tą stronę? To czy on będzie mógł grać w to? W sensie... Jakbym go... O! Przeżyliśmy. Timmy! Udało się tego uniknąć! Dobrze, Timmy, wygramy to. Wygramy to, Timmy. Czekaj, zabiorę cię jakoś. Jak ja mogę cię wziąć? Skakuj na fotel... Umarłem. Timmy, przepraszam, że twój tata twerkuje ci przed twarzą. Ale to się łatwo przechodzi w sumie. Patrzcie, wystarczy jechać. Proszę bardzo, zatrzymujemy się. Ręczny zaciągamy w rowerze. Można równie dobrze to oszukać i po prostu zatrzymać się. Okej. Okay. Ciężko to oszukać. I czemu my nadal jedziemy? Timmy ma takie, tata, nie poddawaj się. A tata już dawno nie żyje. Nie wiem jakim cudem, ale Timmy mi włożył stopę między nogi i wyrwałem mu stopę. Co jest? Dobrze, Timmy, słuchaj, jedziemy razem z twoją stopą. Będzie nam towarzyszyć, słuchaj, do końca naszej przygody, tylko... Ten poziom jest bez sensu całkowicie. Dobra, ale to już powinna być... Mega dobrze zrobiona mapa, bo ma prawie całe 4 gwiazdki, ma jeszcze więcej niż tamta. Dlatego powinno być ciężej w sumie, tylko ja tu widzę miny, które... Czy to koniec? Jeszcze się rozpaliły. Czy serio to jest tylko to, że wystarczy sobie tutaj przeskoczyć i tyle? Serio? 4 gwiazdki ma? Dobrze, ale mamy teraz poziom, który ma najwięcej gwiazdek i zobaczymy, co tu się zmieniło. Mamy czerwone, zielone, więc trzeba stać. W ogóle, jak nasza postać się wyprostowała teraz. Teraz mu zależy na życiu, więc postaram się to przejść za pierwszym razem, ponieważ, no wiadomo, w prawdziwym życiu nie mamy... W ogóle, jak ona jest narysowana tutaj. Dobrze, przeszedłem wszystko, proszę bardzo. Tu trzeba szybko przelecieć. Aha! Aha! Serio? Ziomeczki, ogólnie nie wiem, jak ja mam z wami wygrać, bo straciłem ręce i nogi, które właśnie do mnie wróciły. Mam tu niby wszystkie ręce i nogi, ale ciężko... je przyłączyć do siebie, ale mimo wszystko, że jestem niepełnosprawny teraz, to i tak wygram z wami w ciągnięciu liny. Mam nadzieję. Wygrałem z nimi w ciągnięciu liny bez rąk i nóg. Nie wiem, czy ja zębami to ciągnąłem, ale okej, niech będzie. Tu mamy te pieniążki. Kurde, nie zebrałem jednego. Proszę bardzo, zbieramy. Wchodzimy na domek. Tam była mina. Ale żyję jeszcze jakimś cudem. Okej, okay, dobra, wiecie co, ja to przejdę. Ja to jeszcze przejdę. Ja to jeszcze przejdę. Co, mój pojazd? Wsiądź na niego. No kurde, gdybym miał chociaż jedną rękę. Czy można to przeskoczyć? Przeszedłem to przeskakując. Dobra, to jest coraz łatwiejsze, nie? Ja już powoli jestem mistrzem w tej grze. Nie dość, że 4 ludzi pociągam na linie, pierwsze na jakimś głupim skuterku i wygrywam to na luzie, to jest chore. O, co? Jak ja przeżyłem to? No tylko wpadłem tutaj. Mamy mały problem.
No nie, dlaczego? Nie, no ja już jestem profesjonalnym graczem, mi tu nic nie zrobi już. Proszę bardzo, przechodzimy to. Ja tu mogę nawet spaść z tego mostu, nic mi się nie stanie. Jakieś nogi mi odpadną, które mi są niepotrzebne. O Jezu, to są miny. Dobra, dobra, łatwo. Proszę bardzo, jakiś most. Okej, okay, ta szyba nie pękła, dobrze wiedzieć. Stój, stój. O, dobra. Działa, okej, okay, okej, okay, dobra, easy, przeszliśmy. Musimy zabić Sangu. Dobra, niech będzie. Za 45,6 biliona wonów. Dobrze, ziomeczku, zrobiłbym to za stówę. Proszę bardzo, delikatnie. Troszkę mi się nóż w plecy wbił. Czy wy... proste. A co tu jest na dole? O, nicość. Dobrze, ale to wszystko na ten odcinek. Jeszcze kocham to, że Timmy umiera, jego tata. Kurczę. Timmy, słuchaj, Timmy się dobrze bawi. Mam nadzieję, że wy też się dobrze bawiliście. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Timmy też was żegna. Pa, pa.